Porozmawiajmy o tym, jakie są najlepsze potrawy na wigilię firmową. Przemek, wigilia firmowa to jest bardzo szczególny moment. To jest często jedyny moment w roku, kiedy możemy spotkać się ze znajomymi z pracy i poświętować wspólnie te sukcesy z całego roku. Co jest najważniejsze w przygotowaniu takiego wydarzenia? Kluczowe jest poznanie oczekiwań klienta. Bardzo rzadko zdarza się, że klient ma sprecyzowane oczekiwania. Bardzo często oczekuje od nas, abyśmy my to zaproponowali mu, jak to przyjęcie powinno wyglądać. Tak naprawdę mamy dwie formy najbardziej popularne, które stosujemy, czyli klasyczne menu wigilijne lub bardziej nowoczesna forma. No dobrze, jeżeli chcemy zrobić taką tradycyjną wigilię, jak to zrobić dobrze? Tak naprawdę używamy tych samych składników, co w naszej domowej tradycyjnej wigilii, czyli zaczynamy od zup. Najbardziej popularne zupy, które królują na stołach, to przede wszystkim barszcz. Barszcz przygotowany klasycznie na zakwasie. Zupa grzybowa, która ma mnóstwo odsłon i myślę, że na temat zupy grzybowej moglibyśmy nakręcić oddzielny materiał. Mielibyśmy tyle elementów, które moglibyśmy użyć. No i trzecia zupa, moja ulubiona, u mnie w domu zawsze przygotowana przez moją mamę, czyli zupa rybna, przygotowana na karpiu. Co poza zupami? Poza zupami oczywiście przystawki. Mam to na myśli śledzie, które możemy podawać w różnej postaci, czy to będą solone, piklowane, w śmietanie, w oleju. Oczywiście pierogi, klasyka kuchni polskiej. No i łazanki z kapustą i grzybami. Jeżeli chodzi o dania główne, no tutaj królują ryby. Królewską rybą, która właściwie nieodzownie kojarzy nam się z wigilią, to jest karp. Poza karpiem możemy świetnie użyć, zastosować w naszej karcie menu sandacza, pstrąga, suma, węgorza. To są ryby, które bardzo często są spotykane na talerzach. Kończąc danie wigilijne, to musimy pamiętać również o słodkościach, czyli puentujemy czymś słodkim, kalorycznym, które świetnie się wpasowuje właśnie w te dania wigilijne. To oczywiście makowiec, sernik, piernik, kutia, makiełki, no i oczywiście kompot suszu. A jeżeli firma chce się pokazać jako nowoczesna, również na wigilijnym stole, co wtedy? Jestem zwolennikiem, aby takie dania nowoczesne, dania z takim pazurem również pojawiły się na talerzu i warto, aby urozmaiciły nasze menu. Nie widzę problemu, żeby w daniu użyć zupy grzybowej, która będzie zakwaszona sokiem z kiszonej kapusty, albo na przykład krem z borowików, który będzie spuentowany spumą z koziego sera. Nie widzę również przeciwwskazań, aby w karcie pojawił się karp, ale nie tradycyjny, ale na przykład w sosie piernikowym przełamanym chili. Słodycz i ostrość bardzo fajnie będzie się komponowało. Jeżeli chodzi o deser, możemy podać panna cottę, która będzie z makiem. To jest również taka nasza wariacja na temat deseru, w którym właściwie użyte mamy wszystkie składniki związane z wigilią, ale podane w nieco innej formie. Gdzie pierogi? Jak najbardziej, pierogi muszą się pojawić, natomiast równie możemy je bardziej atrakcyjnić, jak zrobiliśmy to zupami. Kto powiedział, że do klasycznego ciasta pierogowego nie możemy dać nadzienia na przykład spieczonych warzyw lub grillowanych warzyw ze słodkich ziemniaków, które będą lekko podwędzane, albo na przykład z jarmużu, który połączymy z pleśniowym serem. To jest też fajna alternatywa na klasyczne pierogi. Mówiąc o niestandardowej wigilii, fajnie byłoby również pomyśleć o rybach, niekoniecznie słodkowodnych, które są klasyczne dla tego dnia, dla tej wigilii, ale bardzo fajnie sprawdzą się ryby morskie, czy to będzie tuńczyk, czy to będzie pieczona dorada. One również znajdą swoje miejsce. No powiedz mi, co z mięsem? Tradycyjnie na wigilii go nie ma. Tradycyjnie nie ma, natomiast jak najbardziej może się pojawić. Kluczowe jest, aby było to wcześniej ustalone z organizatorem i aby te mięsa nie zdominowały nam tego wigilijnego nastroju. Pamiętajmy, że to może być dopełnieniem, może być jakimś akcentem, natomiast trzymajmy się tych klasycznych składników, żeby one się pojawiły, które są związane właśnie z wigilią. To podsumowując, o czym pamiętać, kiedy układamy to wigilijne menu? Pozwólmy, aby to klient mógł w pierwszej kolejności wypowiedzieć się i aby mógł wyrazić, w jaki sposób on chce, aby to wyjątkowe przyjęcie wyglądało. Dopiero wtedy przystąpmy do ataku i dajmy swoje propozycje tak, aby wspólnie osiągnąć kompromis tego przyjęcia. Pamiętajmy również, że przyjęcie wigilijne to okres, gdzie spotyka się cała firma i chcemy, żeby wszyscy dobrze się czuli. Dlatego też dopytajmy, czy w towarzystwie nie ma osób, które mają jakąś alergię, uczulenie lub nietolerancję na przykład na gluten lub laktozę. Wynika z tego, że w tym szczególnym dniu rola szefa kuchni też jest szczególna, bardzo ważna. Ważna i wyjątkowa. Pamiętajmy, że potrawy, które przygotowujemy, mają łączyć, mają dawać pretekst do rozmowy, często kulinarnej, a dodatkowo mają sprawić, że podobne dania goście będą mogli przygotować we własnym gronie, we własnym domu na wigilii.